O polskiej policji można powiedzieć dużo złego. I w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie opinię obywateli naszego pięknego kraju na temat komend w różnych miastach w Polsce. A moim gościem specjalnym będzie dzisiaj... Witam serdecznie! Proszę zostawić lajka, suba i komentarz obywatelu, inaczej... Jezus Maria, chyba szybę rozwaliłem. Dzisiaj fajny odcinek wymyśliłaś. Przygotowany jesteś, nawet chyba pałę masz. To... pałę? No mam ją zawsze przy sobie. Widzowie, słuchajcie, jako że Het ostatnio ukradł odcinek Żanetce. No ale to fakt! Stary, ja wszystko widzę. Mam nadzieję, że ten nie zostanie ukradziony, ze względu na to, że bardzo fajny pomysł. W takim razie widzowie, o, jedna rzecz. Drugi odcinek, jak będzie dużo lajków i piszcie wasze miasta w komentarzu. To będziemy wbijać do was, do wsi, do miast i do wszystkiego. Jakie jest najbardziej przestępcze miasto w Polsce? Sosnowiec. Dobra. Sosnowiec to jest Gotham City, widzowie. Komenda policji. Sosnowiec, komenda policji. Zobaczmy, widzowie. O, 2-6! O nie, 2-6 to ma opinię. Przez 3 dni nie można się dodzwonić, aby ustalić cokolwiek w sprawie. Jak już udało się jakoś odebrać telefon, to poinformowali, że dzwonić sobie w inny dzień, bo on nic nie wie, a prośba o sprawdzenie numeru wewnętrznego sprawy zakończyła się rodzajem słuchawki. Zastanawiam się, skąd potem zdziwienie polskiej policji, że obywatele tak nisko oceniają ich pracę. Jezu, ale to jest niesamowite. W sensie, wiecie, widzowie, komentarze rzeczywiście są negatywne, ale będziemy skupiać się na tych bardzo negatywnych. Porażka, jak może nie być alkomatu na komendzie? Mi się wydaje, że oni specjalnie to zrobili, że tak. Nie ma alkomatu, żeby nie sprawdzili ich. Wszyscy pewnie tam są alkusami jakimiś. Co jest grane, mega dziwne, że alkomatu nie ma na komendzie. Wiesz, jak mój brat robił ze znajomymi? No. Że podjeżdżali pod komendę, żeby skorzystać z alkomatu, żeby sprawdzić, czy mogą jeździć. Co? No? Coś nie mogliby jeździć, aby przyjechali. No, ale nie byli kierowcami. Aaa! Tak. Smart, to jest mądre. Brak alkomatu. Ej, ale to jest powszechny problem. To jest problem. Powszechny problem, no. Polacy potrzebują alkomatów. Proszę o zmianę błędnego kodu pocztowego. Magdalena Brykalska Pani mówi tak. Magdalena wysłała jakiś list i nie doszedł chyba. Szybko, sprawnie, profesjonalnie umorzono sprawę. Jakiegoś złodzieja, co nie? Mówią tak, no, pan już może iść. No, do widzenia. Ale co jest najlepsze? To nie jest najgorzej oceniana komenda w Sosnowcu. 2,5. Yo, jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Przed posterunkiem są dziury jak po wojnie i nic z tym nie robią, o nie. Janusz Polok się wkurzył. No, taki wkurzony też na zdjęciu chyba troszeczkę. Nieprofesjonalni oraz agresywni policjanci budzą człowieka, rzucając z nim o ziemię. Jo, co jest? Jezus Maria, trzeba iść taką pobudkę mieć. Ale wiecie, bo to jest tak, upijesz się na mieście, zgarniają cię, a później, żeby cię obudzić, biorą cię i robią ci tak. Mega. Kopa. Mega. Jakby ja uważam, że tak się powinno robić. Facet dar ryja na mnie. Zuzanna Pudzianowska. Nie no, jak Pudzianowska, to ja bym się bała z życia nią. Jezus Maria. Ja nie wiem, jak możesz mieć nazwisko Pudzianowska i na przykład nie podnieść tego gościa i na przykład nie walnąć nim o podłogę. Ej, ale to jest problem rzeczywiście. Agresywna policja znowu. Co jest? Władzę im odpala. Dobra, przejdźmy sobie już do kolejnego miasta. Jakie mam jeszcze wspaniałe miasto? Radom. Radom? No. Widzowie na mnie krzyczą, jak się śmieję z Radomia. Chyba mam dużo widzów z Radomia. 1,7! Nie, dobra, nie, nie. Podjechałam podpytać o stłuczkę. Pan władza powiedział, że nie jest doradcą prawnym. Rozumie, ale szkoda człowieka. Łudzi się, że otrzyma pomoc, a tutaj wiaderko zimnej wody. O nie! Ja. Biedna pani, się chciała spytać, co może zrobić, a pan powiedział, wypierdzielaj z tego posterunku. Nie, no nie miło, że tak mówią tutaj, ale zobaczmy więcej. Przebili mi opony 50 metrów od komendy. Co? Drzwi nie zostały mi nawet otworzone przez domofon, zostałam olana. Plus to podskakiwanie do domofonu, bo pan dyżurny nie słyszy. Raczej nie wrócę, 2/10. Jezu. To jest sprzed roku, to nie jest jakaś opinia sprzed 20 lat, gdzie w Polsce było troszkę inaczej. No, fajne miejsce, polecam serdecznie i gorąco. Nie, no to musi być to opłacony, musi być... opłacony, albo gościu, który tam pracuje, nie? Nie, słuchaj, gościu powiedział tak, słuchaj, idziesz do pierdla, albo napiszesz nam pozytywną opinię. Wybrałam opcję numer 2.
Opcja numer dwa to też komisariat policji 2 Kępy w Radomiu. Zobaczmy tutaj. Nie polecam. Grubas zapowiedział, że nic tu nie wolno, a chciałem zobaczyć, czy mogę już kierować. Nie można nic się dowiedzieć, bo Grubas nic nie wie. Jedyne co wie, to gdzie pączki w promocji. Jezus, nie. What? Trzeba mieć widzowie jaja i podziwiam ludzi, którzy piszą to pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. No. Czaisz, jakby cię dopadli? No. Wbijałem ci na chatę. Nie no, Grubas by nie wbił, bo jest za szeroki. Popączki chyba, że. Popączki by przyjechał. Głowno. Głowno, dawaj głowno, bo dobra, brzmi jak... Dobra, lecimy do głowna. Nie no, 4-8. No nice, dobra. Nie no, mega. Dobrzy policjanci tu pracują, a malkontenci są wszędzie. No i o to chodzi. Widzisz, w małych miejscowościach to jest jednak dobra policja. Bydgoszcz. Wow, ej, tutaj też jest grubo, 1-9. Weźmy sobie taką, która ma najwięcej opinii i ma 2 gwiazdki. Okej. Okay. Miejsce nieprzyjazne ludziom, nie polecam. Zgłoszenie przestępstwa to męka i udręka. Ile to poufnych informacji wyciekło na osiedle dzięki Sobolowskiemu? Jezu, i nawet... Kreczki udostępniają, nie? Wyciek danych mieli. Mówią, że nie działają. Co? Przynajmniej się przyznają do tego. Przychodzisz na policję i mówią tak. Nieczynne, przepraszam. Dzisiaj nie działamy. Dzisiaj mamy owocowy czwartek, przepraszam. Tu nie potrzebuję, wystarczy mi to, że mnie firma p***. To jest zdjęcie policjanta. Ej, wygląda jakby było z posterunku. No. JP? Dobra. Gościu, który ma awatar z Minecrafta na profilowym. Nerdzik. Czaisz? Mega. Czaisz to? 1-9. Ale nie wygląda jakoś źle. A jaki budyneczek mają ładny, taki wiesz, taki dworek trochę, nie? No. Co z tego, że okładka ładna, jak wnętrze paskudne. W sensie, że ludzie w środku. W mieście nie można czuć się bezpiecznie, ponieważ na komisariat w ogóle nie można się dodzwonić. A jak się już uda dodzwonić, to i tak nie ma żadnej reakcji, panuje jeden wielki bałagan. Ej, może to jest rzeczywiście Gotham, my się śmiejemy, a tam, nie wiem, ludzie strzelają do siebie w ogóle. Mówią, o Jezu, proszę, pomóżcie mi. A oni mówią tak. Nic nie mówią, bo nie odbierają. Ej, to jest przykre, nie? Ej, ale wyobraź sobie, jak była rzeczywiście taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, włamywać, włamał ci się do domu i dzwonisz na policję, a oni mówią, no spoko. I nie przyjeżdżają. To jest niemożliwe w ogóle. Straszne. Mi się wydaje, że powinniśmy odwiedzić Warszawę. Oho! Warszawa i jakiś posterunek przy Grochowie. Ojo! Dobra, okej, okay, jesteśmy tu. Wow, jesteśmy tutaj. Dzielnicowy od 2 lat nie odbiera telefonu. No nie, może nie żyje. Może zmienił numer. O, ej, bez kitu, więc Małgorzata, co się prujesz? Po drugie, telefon na komendzie milczy. I po trzecie, patrole jeżdżą chyba dla przyjemności, bo banda Mendelic chla przy zbiegu ulic Piaseczyńskiej i Konduktorskiej na ławce i przyniesionych spod śmietników fotelach i kanapie, a patrol podgląda sobie i odjechał. Co jest? Oni sobie zrobili taką Mendelic, czy? Żule zrobiły sobie posiadówę. Wzięli ze śmietnika dosłownie meble, wzięli wszystko. A policjanci mówią tak, o siema, bawią się chłopaki tutaj fajnie, mega, mega, że się bawią a chłopaki. A u nas dosłownie na przykład słyszałam historię od znajomych, no. Że nie wiem, podjeżdżali do nich jak sobie na rowerach jeździ. Ej, zajebiście. Ja myślę, że z żulami trzeba widzowie, tak. Sztamę trzymać. Sztama jest trzymana z żulem. Dobra, przenosimy się na Pragę Północ. Wow. Brak alkomatu. Nie. Nie, oni po prostu mówią tak. Dobra, mamy problem z alkomatem. Rozwiążmy ten problem, że go nie mamy. Bam. Ale to jest... Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? W sensie w całej Polsce brakuje alkomatów. To jest kolejne miejsce. Bo za dużo Polacy piją. Piątek, 15 zamknięte. Nie no, mega. Po robocie. Może ci policjanci zdalnie pracują. No ej, bez kitu. Może oni przyjmą zgłoszenie z mieszkania wychodzą, żeby, nie wiem, zgarnąć jakiegoś żula z ulicy. Dobra, kolejny. Wawrze. Na Wawer Warszawa, no. Będą patrole mieszane jeździć po Wawrze. Będą jeździć patrole strażnikami miejskimi. Jezus, to jest chyba jakaś rymowanka dla policjantów. To jest pytanie i odpowiedzi, więc możliwe, że to oni odpisali. Nie chcę nic mówić, ale... Ale to są pytania i odpowiedzi. To jest... Nie, to jest odpowiedź na to pytanie. Po prostu chłop zadał 10 razy to samo pytanie. A! I dostał... Tomasz! Dostał lajka! Daj mu drugiego. Niech ma coś od życia. Let's go. Mandaty wlepiałem na prawo i lewo, ale żeby zająć się pijanym awanturnikiem na ulicy, to już jest niemożliwe. Nie no, pijany awanturnik? Wątpię, że żule by awanturę robili jakąś.
Nękają niewinnych obywateli. Czy już nie można jeździć autem po 23? Mam nic nie mówić, cicho siedzieć. Marzę o tym, by na widok policjanta odetchnąć z ulgą i pomyśleć, że jestem bezpieczny. Nie, jakiś Mikołaj sobie jeździ, słuchaj, samochodem od 23 i go zgarnęli, cześć? No, a to nie jest w ogóle tekst z piosenki Pay? Serio? A może? No, marzę, żeby na widok policjanta odetchnąć z ulgą i poczuć się bezpiecznie. Słuchaj, coś takiego. Słuchaj, kiedyś RHP-ie? Tak. 997, ten numer to kłopoty. Gdyby darzy się incydent, to pojawia się konfident. Tych dleń już dawno nie powinno być w policji. Nie znając swoich obowiązków, o paragrafach nie wspomnę. Niech wreszcie ktoś się nimi zajmie, tymi leniami. Ej, dobra, ale załóżmy, że jest właśnie taka sytuacja, że jest komisariat i jest problem na komisariacie. Do kogo trzeba się zgłosić? Tylko Bóg może nam pomóc. Niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Nie polecam, podobno pijanym pozwalają jeździć. Mam nadzieję, że to się poprawi i pan na recepcji bardzo miło. A, to jest tyle. No, chociaż tyle. Ty, dobra. Zakopane. Zakopane? Zakopane. Za ej, co mogą być... zamykać ludzi w Zakopane? Że sprzedają oscypki bez licencji. No. I piszą, że oscypki, a powinny naprzeć scypki albo serki górskie. Na przykład. Właśnie, widzowie, taki tip od górali. Jeśli będziecie w Zakopanem albo w innej górskiej miejscowości, to pamiętajcie, że jeśli jest napisane oscypek z błędem, to znaczy, że on nie jest oryginalny. To prawda. Jeśli ktoś ma certyfikat na robienie oscypków, to najprawdopodobniej się nim chwali. Tak, bo mało kto ma. Tak. 2-1! Jak to wygląda ta komenda policyjna w ogóle? Kurde, oni mieszkają w takim miejscu? A stąd trochę gorzej, ale no tutaj ładnie. Właśnie ja... A, nieważne. Bardzo sobie podejście do zatrzymanego, kazano mi załatwić się do butelki. Co jest grane? Cały personel niemiły, bardzo nieładnie odnoszono się do mnie. Do tego podarte całe ubrania i pobicie na plecach z całego serca. Nie polecam z całego serca. Jezus Maria, co Jezu, się tam dzieje? Chłop został zatrzymany, musiał nasikać do butelki. Pobili go, podarli mu ubrania. I generalnie zdewastowali typa. Powinniśmy wyjść na ulicę, tak jak na marsz w imieniu Jana Pawła II i zrobić coś z nimi. Zrobić coś z policją. Oni są prawdziwymi impostorami. Oj. Musimy coś z wami zrobić. O, nieprzeładowane. Macie szczęście. Pan stwierdził, że osoba leżąca, dławiąca się sama decyduje o swoim życiu. Nie rozumiem dlaczego, ale stosunek do mnie był wręcz chamski. Jo. Goście dosłownie widzieli osobę, która się dławi na ulicy i powiedzieli, że ona sama chce się dławić, więc niech się dławi. No tak. Nie no, słuchaj, możesz przestać na przykład i przeżyć, a możesz na przykład dalej się dusić i umrzeć. Co wybierasz? Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieć korzystać z pomocy policji. My chyba nie musieliśmy. Też, no nie, w sumie to nie. Napiszcie swoje miasto w komentarzu, abyśmy was też mogli odwiedzić. A i pozdrawiamy wspierających. Jezus Maria. Rozwalisz to okno. Dobra. Niri.